proszę Państwa, straszne jest to, co słyszymy, czyli te rzekome zapowiedzi, tak? Te reklamy, które się tutaj dobywają z OFU, ponieważ organizatorzy najwyraźniej oszaleli, jeżeli myślą, że to komukolwiek pomoże w wyborze książki albo w trafieniu na jakąś imprezę. Jesteśmy narażeni na ten upiorny głos i rozrywa to tutaj właśnie wszystko. Rozmowy, ciszę, uniemożliwia handel, no ale trudno, tak? Nic z tym nie zrobimy. Proszę Państwa, może nam się uda w przerwie między komunikatami. Ja chciałem powiedzieć o tej nowej książce, którą sprzedajemy, czyli o książce Hermana Zdzisława Scheuringa, Cykl Ludobójstwo. Ja tę książkę, ja się z tą książką pierwszy raz zetknąłem, proszę Państwa, kiedy pisałem trzeci tom baśni Jak Niedźwiedź. Jak Państwo pamiętacie, ten trzeci tom rozrósł mi się do niewyobrażalnych rozmiarów. To jest najgrubsza książka, jaką napisałem, na ponad 400 stron. Gdyby kto inny ją składał, to pewnie miałaby z 700, ale kolega, który to robił, ścieśnił to na 400 kilkudziesięciu stronach. Kiedy przeczytałem książkę Czy Królobójstwo, śledztwo w sprawie śmierci Stefana Batorego, byłem szczerze zdziwiony, ponieważ po pierwsze nigdy nie myślałem o tym, że król Stefan został otruty, po drugie, tak jak wszyscy, uważałem, że wojny z Moskwą króla Stefana były wojnami zwycięskimi. No więc przychodzą tu ludzie i mówią mi, nie możesz odbierać złudzeń, no ale ja nie mogę też robić z siebie jakiegoś wesołego Jasia, który zajmuje się pocieszaniem w momentach, kiedy się, no, które się do tego zupełnie nie nadają. Proszę Państwa, wojny króla Stefana z Moskwą, które są tutaj opisane, są bardzo ciekawe z kilku punktów widzenia. Przede wszystkim z punktu widzenia logistyki. To były kampanie prowadzone na północy, bardzo krótkotrwałe i gwałtowne. Nie wiem kto, ale Państwo sobie to znajdziecie, przekonał króla Stefana, że marsz na Narwę, bo celem strategicznym było zdobycie Narwy. Narwa to był Sankt Petersburg przed Sankt Petersburgiem, czyli kluczowy port na Bałtyku. Bez Narwy Rosja nie zdobyłaby, nie wzbiłaby się na taką, do takiej mocy, jaką w końcu osiągnęła za pomocą kredytów branych z Zachodu. Natomiast ktoś powiedział królowi Stefanowi, że ugrzęźnie w tej całej infrastrukturze miejsko w infrastrukturze urbanistycznej na wybrzeżu bałtyckim w drodze na Narwę, że zacznie zdobywać jakieś małe twierdze, zameczki i że nic z tego nie wyjdzie, że trzeba pokonać smoka zachodząc go od tyłu. Trzy sezony, proszę Państwa, trzy sezony od kwietnia do września po kolei, w każdym kolejnym roku trwały wyprawy króla Stefana na Moskwę, zakończone w końcu pokojem w Jamie Zapolskim. Ten pokój przyniósł Rzeczpospolitej bardzo niewiele. Przede wszystkim rzecz najważniejsza, cel strategiczny nie został osiągnięty. Proszę Państwa, jeżeli prowadzi się uporczywą wojnę w celu ostatecznego zniszczenia przeciwnika, a cel strategiczny nie zostaje osiągnięty, to znaczy, że wojna jest przegrana. Po prostu. Można się oczywiście łudzić, można się ekscytować obrazem Matejki Batory pod Pskowem, gdzie widać, jak grube bojary klękają i składają hołd królowi Stefanowi, ale wojna była przegrana i to, proszę Państwa, była przegrana przez sojusznika, ponieważ Szwecja była wówczas sojusznikiem Rzeczpospolitej i to Szwedzi w pewnym momencie zajęli Narwę. Zajęli Narwę. Więc no, jaki to sojusznik? Ciekawą sprawą jest to, że w pewnym momencie na drodze króla Stefana, kiedy on powraca spod Pskowa, pojawia się postać przez wielu autorów polskich, takich popularyzatorów historii, podnoszona i wynoszona pod niebiosa, bo to taki awanturnik i człowiek no, wielu talentów i barwna postać, z którą wielu ludzi się utożsamia, Olbracht Łaski.
proszę Państwa, Olbracht Łaski jest agentem wszystkich możliwych dworów wrogich Polsce. To trzeba tak powiedzieć. Wszystkich możliwych dworów wrogich Polsce, poczynając od Wiednia, przez Paryż, kończąc na Londynie, bo musimy zawsze pamiętać, że polityka szwedzka nad Bałtykiem to jest tak naprawdę ramię polityki francuskiej. I to już wtedy jest w końcu XVI wieku wyraźne. Więc Olbracht Łaski pojawia się nie wiadomo skąd i od tego zaczynają się kłopoty. Natomiast finałem tej opowieści nie są wojny z Moskwą, ale śmierć króla Stefana w Grodnie. Ja oczywiście pisząc trzeci tom baśni zostałem wyszydzony bardzo mocno przez różnych publicystów i autorów, którzy powiedzieli, że teraz to już się skompromitowałem na całego, bo po pierwsze napisałem, że Rosja była pierwszą angielską kolonią, no ale jak mogłem to inaczej napisać, skoro funkcjonowała tam cały czas kompania moskiewska, tak? I wojna króla Stefana z Moskwą była tak naprawdę wojną z kompanią, a nie wojną z carem. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, no jeżeli nie osiągamy celu strategicznego, to przegrywamy wojnę. Trzecia sprawa, tak zwana poważna historia utrzymuje, że król Stefan zmarł na niewydolność nerek. Już to mówiłem, ale jeszcze powtórzę. Jak ktoś ma niewydolność nerek, to ma kłopot z dotarciem do ubikacji, a już na pewno nie potrafi wskoczyć na siodło i popędzić ośnieżoną równiną z rochatyną w ręku za stadem dzików. Takich rzeczy nie ma. Jak kogoś kiedyś bolała nerka, to wie, jak to jest. Więc dyrdymały o tym, że król Stefan zmarł na niewydolność nerek, można sobie, proszę Państwa, włożyć w buty. Przepraszam za kolokwializm, ale no, nie możemy ulegać presji takich gawęd, tak? Nawet jeżeli powtarzają je bardzo utytułowani badacze. Nie wiemy, na co umarł król Stefan, tak to ujmijmy. Natomiast Hermann Zdzisław Scheuring, lekarz z zawodu, twierdzi, że został otruty. O tym jest ta książka. Śmierć króla Stefana, jego kampania moskiewska jest tutaj rzucona na szerokie tło polityki europejskiej, na sprawę spisku reformackiego. I po prostu Hermann Zdzisław Scheuring wyjaśnia, chyba jako jedyny, że wyprawy króla Stefana i jego śmierć no, wpisywały się w plan papiestwa likwidacji przede wszystkim Moskwy, a potem Turków. To się nie udało z różnych przyczyn, między innymi dlatego, że w Polsce bezpiecznie przechadzali się tacy ludzie jak Olbracht Łaski, których należało dla dobra, jak to lubią mówić współcześni publicyści, interesu narodowego, dla interesu narodowego, właściwie rozumianego, albo po prostu dla zwykłej przyzwoitości, powiesić zaraz na dzień dobry, tak? A zaraz z Olbrachtem Łaskim wszystkich zborowskich, którzy dzisiaj też mają swoich wiernych fanów i wielbicieli, nie należymy do nich. Tak to powiem oględnie. Proszę Państwa, doktryna państwa polskiego chyba najwyraźniej się zarysowała w czasach króla Stefana i potem już nigdy nie była tak wysoko podniesiona. Na czym ona polega? Na tym, żeby wypchnąć wojnę za granicę wpływów korony. Z grubsza. Czyli żeby przenieść wojnę na teren księstwa moskiewskiego, a następnie tę Moskwę spacyfikować, a to się wiąże po prostu z dotarciem do Morza Białego i zajęcia portów nad Morzem Białym. Jak Państwo sobie przypomnicie historię Lisowczyków, jak oni wędrowali na daleką północ, no to jasne jest, że nie po to, żeby podziwiać zachody słońca nad Oceanem Lodowatym, ale po to, żeby utrudnić transport żołnierzy najemnych na fronty wojny, najpierw na front tej wojny późniejszej, którą toczył z Moskwą król Zygmunt III. Proszę Państwa, no i druga część doktryny polskiej to było wypchnięcie wojny na południe, na teren Turcji, tak? Co się wiąże po prostu z zajęciem wybrzeża Morza Czarnego i już. Na tym polegała doktryna istnienia i sens istnienia państwa polskiego, Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Te cele nie zostały zrealizowane i dlatego państwo musiało upaść. To jest prosta bardzo sprawa. Jeżeli państwo chcecie się dowiedzieć więcej na ten temat, radzę przeczytać tę książkę Hermann Zdzisław Scheuring czy Królobójstwo, krytyczne studium o śmierci króla Stefana Batorego Wielkiego. Bardzo dziękuję.